Szanowni mieszkańcy, rok 2020 to rok, który determinowany jest przez pandemię koronawirusa, który dotyka nas wszystkich, nasze rodziny, niektórych pozbawia zdrowia, a nawet życia. Mam nadzieję, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia jednak będziemy spędzać w gronie rodzinnym, w takich możliwościach, jakie na dzień dzisiejszy daje nam Państwo oraz to, co się dzieje wokół nas. Będziemy łączyć się przy jednym stole, dzieląc opłatkiem. Mam nadzieję, że również składając sobie życzenia przede wszystkim zdrowia, bo to jest ten element najważniejszy nie tylko w dniu dzisiejszym i w tym okresie, ale przez cały czas, bo bez tego zdrowia nic więcej nie zrobimy, a wszystko inne jesteśmy w stanie sobie stworzyć. Pamiętajmy również o tym, że zasiadając przy tym stole wigilijnym powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na naszym życiu rodzinnym, zawodowym, a nie akurat otaczających nas specyfikach politycznych. Cieszę się, że mieszkańcy gminy Międzyków mają kręgosłup moralny i wiedzą, co jest dobre, że pomimo wszystko jesteśmy Europejczykami, co daliśmy Poznań już w 1966 roku przy chrzcie polskim, a powtórzyliśmy w 2004, łącząc się i będąc członkami Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że ten rok 2021 pokaże, że rzeczywiście tak jest i że demokracja to ten element, który przez ostatnie 30 lat bardzo mocno zakorzenił się wśród naszych mieszkańców. Życzę Wam, abyście zrealizowali w tym nowym roku przede wszystkim swoje przedsięwzięcia rodzinne, ale również i te zawodowe, a my jako gmina Międzyków na pewno będziemy stali na wysokości, aby naszym mieszkańcom w tym pomóc. Szczęśliwego nowego roku!